chcieliśmy poinformować o kolejnej inicjatywie, którą postanowiliśmy w imieniu Związku Nauczycielstwa Polskiego i Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska przekazać na ręce pana marszałka Marka Kuchcińskiego. Otóż oczywiście inicjatywa nasza związana jest z projektem, z wnioskiem o referendum edukacyjne. Przypomnę, że prawie 1 000 000 podpisów zostało złożonych, potwierdzonych przez pana marszałka Kuchcińskiego osobistym podpisem. Niemniej jednak ciągle pojawia się argument, że na wszystko jest już za późno, że reforma, deforma właściwie już się toczy. W związku z tym przypominamy, że po pierwsze za późno nie jest, ponieważ wszystko na razie jest na papierze i to, co jest na papierze, można spokojnie odwrócić. A po drugie, przygotowaliśmy projekt ustawy, załączamy do niego oczywiście potrzebną ilość podpisów posłów. Projekt ustawy, który proponuje Prawu i Sprawiedliwości, aby można było tę deformę przesunąć o rok. Skoro odpowiedzialnie wnioskujemy o referendum, to chcemy, aby to referendum było dobrze rozpisane, dobrze zorganizowane i żeby był czas na wyciągnięcie wniosków. Badanie CBOS-u sprzed tygodnia mówi o tym, że 62% Polaków mówi, iż chce, żąda referendum obywatelskiego, ogólnopolskiego, w którym wypowie się na temat reformy edukacji. Żeby pani minister miała czas i żeby nie popełniała takich błędów, jakie popełniane są dzisiaj, na przykład zamykane są szkoły pełne dzieci, w związku z tym nie wiadomo, co się z tymi dziećmi stanie, czy zostaną promowane, co jest z nauczycielami, co będzie z nauczycielami, którzy w tych szkołach ciągle pracują. Żeby takich błędów nie popełniać, dajmy sobie i pani minister czas, aby przez rok jeszcze mogła po pierwsze wysłuchać opinii publicznej, która wypowie się w referendum, a po drugie naprawić błędy, które już dzisiaj są popełniane. Szanowni Państwo, ta inicjatywa, o której mówi pani poseł, związana jest przede wszystkim z problemem kilkuset tysięcy uczniów, którzy stali się przedmiotem eksperymentu Ministerstwa Edukacji Narodowej, także tysięcy nauczycieli i samorządów. Nie ulega wątpliwości, że jeżeli edukację traktujemy jako najważniejszą dziedzinę życia społecznego, a referendum jest także przez nas niezwykle poważnie traktowany, dlatego że dotyczy to bardzo istotnej kwestii i chcemy, żeby ta powaga i waga społeczna tego referendum, żeby była uszanowana, nie możemy doprowadzać do sytuacji, w której marszałek z sobie tylko znanych powodów nie chce tego wprowadzać pod obrady Sejmu, a jednocześnie lada moment może się okazać, że marszałek zaproponuje referendum w połowie wakacji tylko po to, żeby ono się odbyło. Powaga sprawy, a jednocześnie los kilkuset tysięcy dzieci, rodzin, nauczycieli powoduje, że uznajemy, iż przesunięcie o rok reformy będzie spełnieniem nie tylko postulatu związanego z samym referendum, ale da także szansę na właściwe przygotowanie tego wszystkiego, czego pani minister Zalewska nie dopełniła, a co de facto sprowadza się tylko i wyłącznie do pustych zapewnień, że jesteśmy gotowi, że wszystko jest pod kontrolą, że mamy to sfinansowane. Nic nie jest gotowe, o czym mówią i samorządy, i rodzice. Nic nie jest pod kontrolą, bo pani minister Zalewska w ogóle nie panuje nad tą całą sytuacją. I warto w interesie tych paruset tysięcy uczniów, rodziców, nauczycieli przemyśleć jeszcze raz, czy rzeczywiście polska edukacja potrzebuje takiego eksperymentu, skupić się na tym, co rzeczywiście wymaga poprawy, a nie rzucać się na głęboką wodę tylko, żeby spełnić czyjąś ideę fix, jakieś polityczne zachcianki tego czy innego prominentnego polityka Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję Platformie za poparcie tego wniosku. Będziemy chcieli zwrócić się do pozostałych klubów również, żeby wniosek Platformy znalazł ich akceptację, żeby jak najszybciej pan marszałek mógł poddać pod dyskusję parlamentarną wniosek o przeprowadzenie referendum, bo powtarzam, kilkaset tysięcy dzieci, ich rodziców, nauczycieli, prawie 1 000 000 obywateli, którzy podpisali się pod tym projektem, nie zasługują na to, żeby byli lekceważeni, tak jak wczoraj zostaliśmy lekceważeni przez pana ministra Derę, który nie znalazł czasu na spotkanie z przedstawicielami rodziców, na spotkanie z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego, mimo że spotkanie było umówione, a jednocześnie słyszymy o ogromnych konsultacjach, o chęci odbywania debaty publicznej, etc. Między tą rzeczywistością kreowaną przez panią minister Zalewską, czy przez Prawo i Sprawiedliwość, a tą, która rzeczywiście ma miejsce, jest ogromna przestrzeń, w której mieszą się wszystkie nieprawdy, cały ten chaos, zamieszanie, niektórego rzeczywiście osobą filmującą to wszystko jest minister Anna Zalewska. Czyli jeszcze raz, u pana marszałka Kuchcińskiego składamy nowelizację ustawy Prawo oświatowe, która polega na tym, że deforma pani minister Zalewskiej mogłaby wejść w życie
dopiero 1 września 2018 roku. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.